Oj, ta zima nam nie odpuszcza. Chyba nie jeden z nas tęskni za globalnym ociepleniem lub tęskni za spacerem po dzikiej plaży, ale u nas w studio dzisiaj gorąca atmosfera, bo i gorący gość, ikona polskiej piosenki. Dziękuję bardzo. Stan Borys, witam cię. Witam, dzień dobry. Po raz kolejny. Po raz kolejny, bardzo mi miło. Jesteś jednym z nas, bo jesteś też emigrantem, mieszkałeś wiele lat w Stanach, troszeczkę tutaj, trochę w Chicago, Las Vegas. Zaczepiłeś o Kanadę, a teraz jeszcze San Diego, jeśli się nie mylę. Masz swój dom. Tak, gdzie się... nie mam swojego domu, ale mam mojego brata duchowego, który zbudował gniazdo jaskółki, a nawet w tej chwili zbudowany został amfiteatr, w którym odbywa się mój występ i zapraszam moich przyjaciół. Poza tym też mieszkasz na stałe w Polsce, czyli tu mieszkam na stałe. Tak, to jest moje szczęście w tej chwili, że mogę być w miejscach, które uwielbiam, które lubię, że mamy tę swobodę, że nie musimy prosić nikogo o wyjazd, o paszport i tak dalej. Także to jest piękne, że doszliśmy do takich czasów. No i przyjechałeś tutaj w samą Śnieżycę, ze słonecznej Florydy. Właśnie, no. Jak Julka zniosła, powiedzmy. Ona nie lubi, woli być noszona po śniegu. No oboje jesteśmy w tacy sami. Powiedz mi, jak to jest być tak zajętym wykonawcą po 40? Po 40. No uwielbiam taki moment, że no jest co robić, jest praca, więc trzeba to uszanować. A poza tym no, nosi mnie w różne jeszcze inne dziedziny sportowe, także dzielę sport pomiędzy koncertami, muzyką i trzeba się ratować. Trzeba mieć tą aktywność fizyczną, żeby być zdrowym. I ja staram się dzielić to na głos, na sport, bo wszystkie te sprawy w jakiś sposób są plusem dla mojego organizmu. No właśnie, bo może niektórzy z Państwa nie wiedzą, ale Stan Borys jest super wysportowanym człowiekiem, uprawia jogę, tak. Tenis. Co jeszcze robisz? Golf teraz. I golf jeszcze. Golf. Także no, nie jeden po 40 chciałby być tak zajęty. Tak, ale ćwiczę, bo wydaje mi się, że trzeba utrudniać sobie życie tymi ciężarami, które są sportowym obciążeniem w tej chwili, bo to jest ważne. Zasiedziałość nie jest dobra, dlatego po 40 wieku. Jak już jesteś tutaj z nową płytą, pokażmy tą płytę na chwilę. Właśnie. To podpromujemy tą płytę, proszę, prawda? Bardzo. Stan Borys, ikona. Przed programem zapytałem się ciebie i o to, jak to jest z tą poezją śpiewaną i powiedziałeś, że nie lubisz tej nazwy poezja śpiewana. Jak byś określił zawartość tej płyty, bo tu jest bardzo dużo poezji. Ja cały czas wracam do tych dobrych źródeł, których się nauczyłem od samego początku. Ja od pierwszej mojej piosenki śpiewałem poezję, więc wtedy nie nazywało się to poezją śpiewaną. Poezję śpiewaną wymyślało się wtedy, kiedy ten system czy reżim polski chciał zepchnąć wiele młodych ludzi, którzy dążyli do śpiewania, do pisania, do poezji, do literatury. I nazwali to poezja śpiewana, że wtedy nas może nie ruszą, jeżeli nazwiemy to poezją śpiewaną, bo będą w tym jakieś wartości. To tak ja to widzę, tak czuję i tak to wtedy było. Natomiast tak jak mówiłem od pierwszego wiersza, Bogdan Lebel, poeta, pisał dla mnie piosenki, wtedy śpiewałem z zespołem Blackout i tak mi pozostało, ponieważ ja sam uwielbiam poezję, czytam, otaczam się, piszę sam, teraz wychodzi mój drugi tomik mojego wiersza, czy mojego tomiku z wierszami. Także wydaje mi się, że te wartości należy chronić, bo są spychane coraz mocniej różnymi naleciałościami. No właśnie, żyjemy w świecie, gdzie komercja przejmuje wszelkie aspekty naszego życia i ta poezja i to piękno, które jest zawarte i w języku polskim, który też żeśmy rozmawiali, zaczyna być niszczony przez naleciałości, anglicyzmy i takie inne rzeczy, jest spychana. A ty jakoś właśnie starasz się to podkreślić i używasz na tej płycie i na innych płytach przecudowny wiersz Lechonia, o którym mówiłeś, o życiu i o śmierci. Tak, no to jest tak, o miłości. O miłości, przepraszam, o śmierci, który żeś zarecytował przed programem też. Jak ważna jest poezja dla Polaków? Temat jest trudny, dlatego że spychają nas na każdym kroku ze wszystkiego, co jest polskie, ze wszystkiego, co ma wartości polskie. A wydaje mi się, że literatura i poezja, i malarstwo, sztuka, muzyka jest bardzo ważną dziedziną
tą wartością w Polsce, a przecież mamy również sukcesy w świecie z niektórymi ludźmi, którzy przecierają te ślady. Czy to muzyka Pendereckiego, czy to muzyka Chopina, czy to obecnie film, który zdobył przecież też Oscara po raz pierwszy w historii Polski. Należy się z tego cieszyć. A jeżeli są inne wartości i dopatrujemy się tam czegoś, to jest druga sprawa. Natomiast jeżeli będziemy starali się naśladować, to ciągle jesteśmy małpim takim, w małpim gaiku naśladownictwo, czy fałszerstwo, czy falsyfikat powstaje w muzyce hip-hopowej, w muzyce rap, bo to są korzenie tutaj. Stwórzmy korzenie w oparciu o korzenie, które są naszą wartością, o szopenistykę, prawda? To jest najpiękniejsza historia, że możemy poszczycić się tym na całym świecie, że to nazwisko jest bardzo znane. Jest drugie nazwisko, które jest bardzo znane, Jean Paul II, dlatego ja umieściłem jeden z wierszy najpiękniejszych tworzywo z okresu, kiedy pracował w kamieniołomach i napisał taki wiersz. Ale również wróciłem do wiersza Mickiewicza, który wydaje mi się, że jest wspaniały. Ikona jest pięknym wierszem Tadeusza Urgacza, którego ja poezji kiedyś dawno uczyłem się. I wydaje mi się, że to, że ten brak polskości, który w Polsce jest nagminny, ponieważ się fałszuje język polski używając hejteryzmów. Nienawidzę tego słowa, bo jest nienawiść, a w Polsce się mówi hejteryzm. No, dużo nowych słów jest, spot telewizyjny, billboard. Spot, billboard, tak, to są wszystko zapożyczenia. Teraz idziemy do headroomu, bo będziemy robić tam newsy, prawda, i tak dalej. Tak. Ajajajajaj, czyli no, cieszę się, że na twojej płycie możemy jakoś odświeżyć sobie pamięć o właśnie takich poetach, bo można Jana Pawła II nazwać poetą. Absolutnie i, tak. Prawda, i innych. Także wszystkim polecam serdecznie, jeszcze raz pokażę okładkę. Ja będę fragmenty na koncertach staram się w tej chwili śpiewać. Będzie w przyszłości mój koncert, który będzie z orkiestrą symfoniczną, gdzie będę łączył wartości rockowe z orkiestrami symfonicznymi, bo wywodzę się w końcu z takiego stylu, który się nazywa symphonic rock. I myślę, że pozostanę w tym, bo w tym też są jakieś fajne wartości, że możemy tę muzykę rozszerzać o formy muzyczne wielkie. No i ja dobiegam do tego, staram się dorównać. Jeszcze na koniec muszę zapytać o te tomiki, które wydajesz, bo nie znamy cię z tego, tak. Prawda, znam cię jako wspaniały głos. Wspaniałe nazwisko, ale poeta, wiersze, tomiki? Tak, od tego, w tym czasie, kiedy zaczynałem śpiewać, czyli w 65 roku, to 50 lat, kiedy śpiewałem w zespole Blackout, właśnie fascynacja poezją Lebla, czy Lebl spotykał mnie, poznawał mnie z wieloma poetami. Wtedy marzyłem o tym, żeby tak pisać jak ci wielcy mistrzowie moi. Wydałem tomik pod tytułem Co jest urokiem tego życia. Przeszedłem wiele dróg od Bieszczadów aż po Oregon i Dolinę Śmierci. Tam powstawały te medytacje, które były przyczyną do powstawania wierszy. W tej chwili kolejny mój wiersz, czy raczej kolejny mój tomik ukazać się ma dzień po moim przyjeździe będzie wielki kiermasz książek w Pałacu Kultury. Tam będę prezentował nowy tomik, który się nazywa Daleko donikąd. Poproszę cię, żebyś nam dał próbkę jeszcze jakiegoś wiersza, a może byśmy wrócili właśnie do Lechonia, do tego pięknego wiersza o życiu, o miłości i o śmierci. Niesamowita taką formę muzyki duchowej, takiej ilustracji formy, a natomiast wiersz fascynował mnie, bo mówił o niesamowitej historii naszego życia z miłością i śmiercią. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną? Powiem ci, śmierć i miłość, obydwie zarówno. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. Pięknie, brawo. Stan, życzymy ci samych sukcesów. Czekamy na kolejne płyty, na kolejne tomiki. Obiecuję, że tomik kupuję i czytam, bo jestem strasznie, strasznie zafascynowany, co mogło się urodzić u ciebie, u miłośnika poezji. Wiesz, jako ty, jako twórca, jako pisarz, także zamówione. Bardzo dziękuję. Pierwszy tomik będzie dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne programy.